Bezpieczeństwo nie tylko Polski Wschodniej i Północno-Wschodniej było tematem rozpoczętej w czwartek konferencji dotyczącej zagrożeń i skutków wynikających z konfliktu wojennego na Ukrainie. Zorganizowana przez Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach konferencja zgromadziła licznych ekspertów z zakresu przede wszystkim obronności, ale też pojawili się tutaj przedstawiciele parlamentu, rządu i samorządów. Istotnym wątkiem była sytuacja na przesmyku suwalskim. Zauważyliśmy już 6 lat temu problem związany z bezpieczeństwem przesmyku suwalskiego, jego funkcjonowania i słuchajcie, gdzieś tam okazało się, że to nasze badanie nad przesmykiem suwalskim tak mocno rozrosło się, że dzisiaj dywagujemy już na bardzo, bardzo poważne tematy. Każda chwila tutaj jakby rozmowy pozatematycznej, no to troszeczkę uważam ją za straconą, więc długo nie będę zajmować czasu, bo program jest niezwykle napięty i niezwykle ciekawy, żeby nie zanudzać. Natomiast, szanowni Państwo, żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. W tym momencie Europa, Polska, świat stoi na rozdrożu. Mamy wojnę tuż za naszą granicą. Dzisiaj rano usłyszałam informację, że Słowacja jest również na progu wojny domowej, więc to są nasi południowi sąsiedzi, więc czas niezmiernie niebezpieczny. Chciałabym jakby nam wszystkim życzyć, bo zawsze było tak, z mojej strony były takie słowa, że lepiej zapobiegać niż leczyć, tak? Więc te nasze dywagacje odnośnie przesmyku były teoretyczne, natomiast teraz przechodzimy do praktyki. Dobrze, żebyśmy nie doświadczyli tej praktyki na własnej skórze, żeby to wszystko się skończyło jak najszybciej i żeby to zakończenie było dobre. Poważny niepokój wyraził również prezydent Suwałk, który stoi na stanowisku, że tocząca się za wschodnią granicą wojna bardzo poważnie rzutuje na obecną sytuację zarówno miasta, jak i subregionu. My z niepokojem obserwujemy to wszystko, co się dzieje w geopolityce, że przyszło nam żyć w czasach niespokojnych. Jako moje pokolenie nie doświadczyliśmy wojny. Niech tak zostanie na kolejne długie, długie lata, ale no musimy być państwem dobrze zorganizowanym, przygotowanym do tych nadzwyczajnych działań, które powinniśmy podejmować w sytuacji zaatakowania naszego kraju. Bardzo dużo dzieje się w Wojsku Polskim. Przybywa nam żołnierzy, przybywa nam uzbrojenia. W Suwałkach stacjonuje jednostka wojskowa, pułk przeciwpancerny 14 Suwalski, którego liczebność w zdecydowanym stopniu wzrosła w ostatnich latach. Przybywa również uzbrojenia. Czujemy się wobec tego bezpieczni. Tylko jak wiemy, że wojska jest coraz więcej w tym regionie i coraz częściej mówimy na te tematy, to niestety te życie cywilne, rozwój gospodarczy, lokowanie tutaj kapitału, rozwijanie działalności gospodarczej troszeczkę ma się do tego tak, takie spojrzenie negatywne mają i przedsiębiorcy, i firmy, i inwestorzy. Jego zdaniem Suwalszczyźnie wyrządzono dużą krzywdę, spekulując o kwestii bezpieczeństwa na przesmyku. Wraz z rozpoczęciem wojny w mieście i regionie przestali pojawiać się inwestorzy, odwiedza nas coraz mniej turystów, wielu lokalnych przedsiębiorców straciło swoje biznesy, wyliczał Czesław Renkiewicz. Ale wskazał też na drugi problem, który w kryzysowej sytuacji zagraża prawdziwą katastrofą. Dzisiaj, po wybuchu wojny na Ukrainie, nie wiemy, jakie mamy kompetencje jako samorząd. Prawie ponad 700 dni trwa wojna chyba już na Ukrainie. 11 marca 2022 roku została uchwalona, przyjęta przez nasz parlament ustawa o obronie ojczyzny. Ona zlikwidowała poprzednią ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a tam były zapisy dotyczące czwarty rozdział obrony cywilnej. I dzisiaj kto się ma zajmować obroną cywilną, kto ma koordynować ochronę ludności i tak dalej, ewentualnie
te inne działania, które są przewidziane na wypadek wojny, nie wiadomo. Nie ma w prawie wyznaczonych instytucji, organów, które mają się tym zajmować. Taki stan zawieszenia rzutuje przede wszystkim na bezpieczeństwo ludności cywilnej, a szczególnie na ludności cywilnej zamieszkującej Przesmyk i tereny graniczące z Obwodem Królewieckim, Białorusią i Ukrainą. Nie ma też wątpliwości, że groźba rozlania się wojennej pożogi na kraje zrzeszone w Unii Europejskiej zmusiła do daleko idącej refleksji. Rzeczywiście wojna w Ukrainie była kubłem zimnej wody dla Europejczyków i dopiero teraz po wielu miesiącach chyba od wylania tego kubła zimnej wody zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo nieprzygotowani jesteśmy do konfliktu zbrojnego w Europie. W Europie, która od 1945 roku na szczęście nie doświadczyła konfliktu zbrojnego, nie doświadczyła wojny, a wiadomo, że od lat 90. również wydawało się, że żyje w jakiejś równowadze, spójności i rzeczywiście wojny mogą się odbywać gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, w Azji, ale na pewno nie u nas. No, okazało się, że nic bardziej mylnego. Minister Protas przyznał, że poczucie bezpieczeństwa obywateli w takich okolicznościach może być istotnie zaburzone. Nakłady na obronność, dbanie o chociażby o schrony, o których mówił pan prezydent i o całą infrastrukturę obrony cywilnej, obrony ludności, w ostatnich latach były nikłe, ta infrastruktura jest zaniedbana. A więc mamy bardzo, bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Jeśli chodzi o nasz kraj, to oczywiście ustawa, o której było tu wspomniane, o obronie ojczyzny, która została uchwalona w pełnym konsensusie politycznym, co ważne, dała możliwości polskiemu rządowi do zbrajania armii, działań, które spowodują wzrost bezpieczeństwa militarnego. Ale rzeczywiście ta ustawa troszkę przewróciła porządek, nie troszkę, w ogóle przewróciła porządek, jeśli chodzi o obronę cywilną, bo praktycznie straciliśmy podstawy prawne do jakiegokolwiek działania w tym zakresie. Ta ustawa jest procedowana i zapewniam Państwa, że na tyle, ile to będzie możliwe, to szybko zostanie uchwalona. Mówię na tyle, na ile to będzie możliwe, nie żeby usprawiedliwiać parlamentarzystów, ale mówię to dlatego, że chcemy tę ustawę wypuścić z Sejmu po prostu dobrą, skonsultowaną z podmiotami, skonsultowaną przede wszystkim z samorządami, bo samorządy będą miały, z tej ustawy będzie wynikało cały szereg obowiązków dla samorządów terytorialnych. A jeżeli obowiązków, to trzeba to również sfinansować, bo samorządy, wiadomo, z własnych środków tego nie zrobią. Dla nas ten konflikt tuż za naszymi granicami, a ja pochodzę z Warmii, z Lidzbarka Warmińskiego, gdzie mamy do granicy z Rosją, z Obwodem Królewieckim 40 km tylko. Czujemy oddech sąsiada, tak jak wy czujecie ten oddech przy granicy z Białorusią. Dla nas ten konflikt zbrojny, ta wojna ma co najmniej dwa aspekty. Po pierwsze aspekt militarny i konieczność przygotowywania, konieczność wspierania Ukrainy i przygotowywania się jako Sojusz Północnoatlantycki, w którym od 25 lat jesteśmy, do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Przygotowania widzimy jak ważnej tarczy antyrakietowej, europejskiej tarczy antyrakietowej, bo też dzisiaj widzimy, że sami pewnie nie zdołamy tego zrobić. Musimy tutaj połączyć siły. A drugi aspekt to jest aspekt gospodarczy, społeczny. I na ten aspekt ja szczególnie jako sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
zwracam uwagę, bo ta wojna i bliskość wojennej, nieprzyjaznej granicy spowodowały szereg perturbacji w codziennym życiu mieszkanek i mieszkańców naszych regionów. Szerzej o realnych zagrożeniach i sposobach zapobiegania tragicznym skutkom ewentualnego konfliktu powiemy w najbliższy poniedziałek. Na naszej antenie pojawi się wywiad z ministrem Jackiem Protasem, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie, czy i czego możemy się obawiać, ale też jak możemy potencjalnym zagrożeniom zaradzić. Już dziś zapraszamy Państwa na tę audycję. W Cztery Oczy z Jackiem Protasem, poniedziałek o 17.15 z cogodzinną powtórką w doskonale znanym Państwu układzie ramówkowym.